Simone, escudo, este tempo é Platinum Games, Vitamas, na moim gospodarstwie dzisiaj siemi sobie pszenicę. Ostatnie siewy, można powiedzieć, już na moim skromnym gospodarstwie. Oczywiście zestaw znany, przeze mnie bardzo lubiany, czyli oczywiście jest to... Jest to oczywiście klas. Zbrojną aktywną, lecimy, jedno pole zasiane tu właśnie, z tyłu, więc już troszeczkę roboty nadgonimy, ale jeszcze mamy trzy na całe światło, panie. Jeszcze mamy cztery pole do nasiania, więc jest sporo jeszcze roboty do zasiewu, ale jedziemy, na razie sobie tak na spokojnie, nagoniamy, jest godzina 18, więc już dość późno, ale spokojna głowa. Wszystko się, mam nadzieję, uda pozasiewać, żeby po prostu tą robotę sobie tu ogarnąć. Więc bardzo bym się cieszył, jeśli to wyszło. Ogólnie miał być dzisiaj live'ik, oczywiście miał być live'ik, jak to oglądacie, ale nie wyrobiłem się niestety i nie udało się. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda tego live'ika odpalić z farminga, bo dzisiaj nie ukrywam, mam trochę roboty ze ścianokosami i tak dalej, a nie chciałbym tego być poza odcinkiem i tak dalej. To mógłbym sobie właśnie na razie chciał zrobić. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, taki zamiar właśnie, żeby po prostu zrobić na live. Żeby was trochę ani żeby was nie minęło nic, a mnie, żeby trochę te roboty ubyło, żeby nie musiał tak robić wszystkiego poza odcinkami. Będę próbował to ogarnąć, a tam trochę tej roboty jednak będzie. 25 tysięcy jak zawsze. Naprawa sam maszyn. Jakieś tam pierdółki powychodziły. Więc no, te 5 tysięcy poszło na naprawy. No coraz biedniejszy człowiek, nie oszukujmy się. Jest coraz człowiek bardziej biedniejszy na tej serii. Ale mam nadzieję, że aż tak źle teraz nie będzie. Ogólnie co zrobiłem poza odcinkiem, oglądałem sobie już krowy, oglądałem sobie wszystko to, co można było poza odcinkiem, praktycznie, bo poza tym właśnie ścianokosami to mam praktycznie wszystko zrobione. Tylko jeszcze co muszę dokończyć, to w zasadzie, czyli to powinno lat na szybko, poplony poza się, chociaż poplony tu myślałem, że to będzie szybka robota, szybka akcja, więc tu się nie będę musiał martwić, ale to możemy, jeszcze będziemy robić to na live'iku, właśnie. Im więcej roboty na linku zrobimy, to będzie zajebiście. No bo nie chciałbym was trochę z jednej strony zanudzać już tymi ścianokosami tutaj, jak wspomniałem w tym kanale, bo was no, powieścicie mnie niedługo na te ścianokosy. Jednak cztery pokosy, cztery pokosy jednak rocznie się zbiera, więc tutaj trochę roboty będę miał, ale jest dobrze. No tak mówię, no szkoda, że nie wyszedł ten live na wczoraj, ale tak to po prostu wyszło, więc nic na to człowiek nie poradzi. Ja się nie podarżowane po soi, myślę, że to będę dopiero robił gdzieś w 8 miesiącu, czy nie w październiku, no bo teraz mam już 24 września, więc ogólnie tak trochę tą pszenicę lekko dla mnie późnało się, ale nie jest tak źle, znaczy dla mnie wystarczy. Bo tak pszenicy to będą ile? Mam nie załgać, to 4 pola chyba tylko, więc no nie jest tak źle. Kupuję zależy mniej więcej gdzie będę siał, więc też już mam mniej więcej rozplanowane co i jak, gdzie i kiedy. Słonecznik mniej więcej też w głowie ułożony, więc tu już mam też na plus. Dla siebie tak to można powiedzieć. Więc nie jest tak źle pod tym względem, więc ja się bardzo cieszę. Oczywiście gdzieś soję trzeba nie zasiać, ale myślę, że to jeszcze na wiosnę ktoś tam się jakiś pól dokupi, więc tam będzie nie tak źle. Jak nie, to soję na cebulę puścimy w przyszłym roku, wszystko zależne będzie finansowo i tp. Właśnie, żeby tylko po prostu tego gościa zapatrzyć, tego gospodarza, który właśnie w Aule mieli właśnie zarówno soję i owiec, zapewnić właśnie ten dobrobyt właśnie związany ze zbożami, bo on właśnie chciał dużo tych zbożów. No chyba tak średnio
będę zgadywał ile, ale powiedział, że mniej więcej 80 ton, do 80 ton i faktycznie każdy upał będzie mógł wziąć. Ma taki nawet duży gospodarz, bo to powiedział, że sieje tylko kukurydzę, tarma i to wszystko. Więc taki pewniejszy dostawca, tak to powiem, na niego będzie się na pewno bardzo dobrze liczył. Żeby po prostu taka zboża mieć, bo po prostu nie kupuje gotowców i chcę mieć po prostu pewny tutaj, jak to powiedzieć, pewnego dostawcę właśnie związanego ze zbożami. Wiecie, ja kupuję gotowe, on kupuje zboża, więc no może i tak dobrze, i tak dobrze, nie wiem, no ciężko powiedzieć. Pod tym względem to on tam się na mnie lepiej, bo tutaj więcej płaci niż w skupach, więc mi to pasuje. Na takim terenie to jest 8 ton, 80, przy takim terenie powiedzmy 800 zł, 1000 zł, 8000 zł, chyba 8000 zł to już jest naprawdę spora kwota, powiedzmy, gdyby nawet 80 ton z pszenicy było i tak dalej, albo nawet całości, to już jest naprawdę fajna sumka. No tak można powiedzieć, że praktycznie to jest na około 1500 paliwa litrów. Za to, że ona w końcu cenę na zboże daje. To kolejny kawałeczek, który mamy, który kupowaliśmy wtedy. No i z tych kawałków kuzima pełno, teraz dokupionych blisko gospodarstwa. Ale niestety no nie ma na razie gdzie kupić. Jak wspomniałem, jeszcze jest tam gdzieś licytacja będzie ziemi, więc tam będę się jeszcze próbował orientować. No ale jak mówiłem na poprzednim, czy dwa odcinki temu, to muszę mieć 40 tysięcy, czyli na dziesiąte tego, ile wartości tej ziemi jest, więc no nieźle. Więc pewnie do końca roku ten stacja będzie, więc wtedy będziemy sobie mieli kupić. Tak mi się po prostu zdaje. Taka będzie możliwość. A gdzie my to kupimy, to też jest troszeczkę dalej, pod, można powiedzieć, koniec wioski, nawet trochę dalej. Więc mnie to bardzo cieszy. Będę miał więcej ziemi, tym więcej zrobimy i będzie luksusowo. A trzeba tu trochę prężyć tą gospodarkę, bo wiadomo, że zaraz 25 wchodzi farming, więc prawdopodobnie mało kto będzie chciał 22 oglądać, więc może powiemy się. Chociaż może z początku jeszcze nie. Tak powiedziałem, że z pół roku na pewno chciał pociągnąć. Nie chciał pociągnąć wyrami tego farminga. Właśnie dwójkę. Po prostu też fajnie to rozwinąć. I może jakieś później spray, zobaczymy jak to wyjdzie. Tego nikt jeszcze nic nie wie, jak to będzie wychodziło z modami, jakie będą konwertery, jakie będzie, wiecie, z tymi modami rzucanie, konwertowanie tych modów na ludzkie piątki. Tego jeszcze nikt nie wie. No zobaczymy, zadanie jest pełne na miesiąc, tak? No można powiedzieć, że już pewnie jaka zadanie jest pełne na miesiąc, że naprawdę jest luksusowo, tak bym to powiedział. I to naprawdę, aby się cieszyć z jednej strony, z drugiej strony też chcę się smucić, bo to jest, nie wiem, może w sumie ile przegrałem, 1100 godzin tego farminga. Jest to chyba najmniej ograny farming przeze mnie. Nie ma co się oczekiwać, bo nigdy nie gram praktycznie, odkąd zacząłem nagrywać, przestałem grać sobie prywatnie, a że na nim też nie robiłem, bo internet nie pozwala, no to też samo przez się mówi, że no nie dało się tego ogarnąć, wiadomo. Można było trochę tam kombinować, cudować, tworzyć te serie inne na jako nie wiem drugi odcinki. Ale na pewno tak będę chciał próbować 25, wszystko pójdzie zgodnie z planem. No i będę chciał przesunąć 25 na pewno lepiej niż 22, bo tutaj to miałem te dwa pierwsze lata takie niepewne. Dopiero tak się przymusiłem, to w cudzysłowie przymusiłem, choć nie musiałem, ale ja powiedziałem, że ten rok, który mam obecny, końcówkę tamtego, no to chciałem w tym roku wrzucać po dwa odcinki od 2 grudnia na zimę. No i tak się jakoś powiedzmy, przełamałem z tym.
tym rzutaniem codziennym i po dwa odcinki dziennie. Mi to wypaliło. No jak teraz wypaliło to, tak praktycznie też, bym powiedział, że tu sobie praktycznie codziennie odcinki, wiadomo, tam gdzieś jeden odcinek wyleciał, plus wyleciały odcinki z Harlinga, z tego względu, że ukradli konta, to już poddałem się. No to też praktycznie, jeżeli nie było tego, to byśmy byli 10 odcinków do przodu. Więc musimy mieć naprawdę jeszcze bardziej rozwiniętą gospodarkę niż aktualnie. To by była sobalna, ale niestety tak wyszło, to wyszło. I to może 11-12 może odcinków, może dwa tygodnie gdzieś w sumie może nie było odcinków, pewnie podejrzewam. Czy tak jest, czyli z pół miesiąca, a w 22, 23, 22 to tak było, że w dzień, codziennie, ale to też nie zawsze wychodziło. Ale więc tak, no, w tym roku będę chciał już jak wyjdzie pewnie jaka 25, a ruszyć z tym. Mózko pytać, tak to się mówi, mieć tych odcinków codziennie na kanale z Farminga. No i jeśli wtedy dojdziemy, to wyski dwójki i wyski piątki właśnie codziennie mieć te odcinki. Myślę, że w listopadzie już raczej uwinę z robotem, ogarnę się z robotą i będę mógł sobie komfortowo dało, że to robi. Właśnie. Że po prostu wieczorkami siedzieć i po prostu to ogarniać, bo o to mi tylko i wyłącznie chodzi, żebyście wy mieli odcinki. A ja powiem szczerze, nie wiem czemu mnie kręci to nagrywanie, naprawdę, już może tam kiedyś gadałem na tym, ale mi się podoba, dlatego tak siedzę, te 3 dychy na karku, w tym roku już mam 3 dychy. Za parę dni, a to mieszka od okula, człowiek stary jest. No ja pierdolę. Ale co? Człowiek jak ma siedzieć, głupa palić, można sobie ponagrywać, coś pożytkować, bo ktoś będzie chciał, to ośrodkowa i pożytkuje czas na moich odcinkach, to fajnie. Mnie to cieszy. Więc... Czekajcie, teraz się go puściłem, dobra? Dajcie mi poprzednio jak zrobić. Więc mnie to bardzo cieszy. Właśnie pod tym względem. No bo to sobie to właśnie to wszystkie nagrywania, wszystkie które mam na kanale. Właśnie, że troszkę cała farmingowa jest, tak? Wiadomo, teraz jest demo akcji wojen magazynowych. I pewnie to będzie zaraz nagrywane. Tylko jest jeden przeze mnie chyty plan zrobić, aby to nagrywać. Tylko może kwestia tego, że raczej nie będę na razie mówił, dopóki tego nie zrealizuję. Jeśli tego nie zrealizuję, to nie będę mówił, bo będzie później przypał. Tak to się mówi. Więc na razie tego nie będę mówił, to chcę zrobić. A jeśli to wypali, no to będziemy naprawdę mieli fajny parę serii na kanale. Może najlepszej jakości, możecie sobie już kropki policzyć, połączyć, przepraszam, co i do czego, co i jak. Muszę chyba pogadać z tym gościem, czy nie będzie chciał szpadać tej łączki. Bo tak powiem szczerze, no fajna jest. Naprawdę taka dość nocna. Tylko teraz pytanie, czy ile ona kosztuje. Nie my jesteśmy, o kurwa, to ja już widzę, że to będzie dość drogi land. Stówę. Bo to jest sama łąka, tu jest łąka. Tu jest łąka. A, to ma normalnie jest pewnie, że nie za dojazdu. Normalnie jest. Ale powiem szczerze, fajny taki kurna zakamarek. Tutaj. No ale 100 tysięcy na razie to nie będę wydał. Chociaż na razie, powiem szczerze, no, można by, ale to jeszcze chwilę. Bo teraz chciałbym się trochę rozwinąć w stronę mojego gospodarstwa. W tamtym rejonie. Upływać trochę pól. Bo tam mam tylko łąkę, co troszeczkę jest mnie smuci. No a jeszcze też mamy ten pola w pochwydzach. Mamy tam też miałem blisko właśnie tej gospodarki. Ale to kuźwa jakoś no nie jest tak jak jeszcze bym to sobie oczekiwał. Tak można powiedzieć. Tam trzeba jeszcze będzie patrzeć na tymi zakupem tych ziem tam bliżej. No bo tam jeszcze będzie ambitny plan. Jeśli co do czego dojdzie, to już będę się postawić na oborę. Nie ukrywam. Nie wiem, nawet takie same nie postawię, co mam teraz. Z tego względu, że nie chcę mi się cytować.
Tam już wiem, jaki mam plan, jakie mam możliwości itp. Więc po co nam cudować, jeśli będę miał okazję tam postawić, to tak najbardziej będzie to ustawione. Chociaż tak też sobie sumerycznie się myślałem, że jeśli miałbym teraz stawiać, to też obiektywnie, jak to powiedzieć, nie wiem, czy bym po prostu nie zburzył tej aktualnej oboje tam, co jest. Tam jest na 20, tam 30 sztuk. Tam nie ma jakichś luksusów, tam nie można paszowodem jechać, nie można nic zrobić. Więc też sobie liczyłem, czy po prostu tej oboje wtedy nie zburzyć, nie postawić tam właśnie tego obiektu, tej oboje, która jest tutaj postawiona. Albo ewentualnie jakiejś takiej fajnej, nowszej obory, ale takiej bardziej już możliwością jechania paszowozem itp. Żebym po prostu, ja wydaje już mój dolek, tam które są chyba dość lepsze, bo teraz niestety możemy tylko tam dawać to w wersji z sianem. Same siano możemy dawać, bo nic się innego nie da tam ogarnąć, więc trochę taka bida. No tam paszowozem w ogóle się nie da wjechać, więc tak trochę trzeba pocudować. No ale nie jest źle, no właśnie, lepiej dać siano, jak dawać nic. Dobra, może tak powiedzmy sobie to, dosiejemy. Tak powiem szczerze, siebie zajebiście szybko to idą. Takie teraz tak, żebym na teraz miał dobrze to ustawione, bo tutaj klasę jeszcze nie siałem. Kurwa, co mi się stanęło. Dobra, coś się odkićkało. Lecimy. Tam będę chciał pokombinować. Jeśli po prostu będę pracować, będzie tam pracowników jest. To już znajomy z kobietą jest. Tu już pracują u mnie. Więc 30 koła trzeba jeszcze co miesiąc sobie odliczać teoretycznie z mleka. Na pensję, no ale jednak mam wygodę troszeczkę, tak to będę powiedzieć, bo znajomy już tam ogarnia i paszowóz ogarnia mi teraz i właśnie ciągnik z turem, bo on z gospodarki pochodzi, że po prostu pracował gdzieś indziej, pamiętam dokładnie, znaczy nie, inaczej, wiem gdzie, ale nie będę mówił, później nie było. Aha, widzę jeszcze ci obciążnik opuścił, no zajebiście te wszystkie kurwa rzeczy mi się potykały. No jedź. I będę chciał, wiecie, no tam po prostu będzie, teraz pracują u mnie, kurwa, nie mogę Ciebie sobie. Zresztą mnie głowa boli, no ale wtedy będę dźwięk nawet, troszkę na siłę, ale chcę nawet. No i wiecie, no wiecie, 30 tysięcy trzeba będzie wywalać, ale mi się tak zwróci. Czasowo na pewno mi się zwróci, no bo są mieszanie paszowozu. Jednak patrząc na moje zużycie miesięczne, to jest granica 80, 100, chyba 110, około 130 ton, jest jakieś 13 paszowozów dziennie, 13 paszowozów, 13 paszowozów, czyli 130 ton. Teraz podzielić to na 30, to jest 4 tony dziennie, tak? Gdzieś plus minus liczę. Więc teoretycznie tam wywoli się na te dni rozbicie, jak normalne dni pojedynczych. No to jeszcze pół biedy jest, tak? To 4 tony dziennie to nie jest dużo, ale może to gramy na czasie, znaczy na miesiąc, na jednym miesiącu i na jednym dniu miesiąca. Więc to trochę też inaczej. Ale mówię, no to jest wtedy 30 tysięcy, 28 tysięcy dokładnie jest za ogarnięcie przez jednego pracownika i właśnie tych znajomych właśnie przy krowach. I to jest wszystko. Tam będą jeszcze krowy, pomaga wydać. Tam jak teraz ja onocząta, ja sobie tutaj już sieję, bo Polak powiedział, że on nie chce robić, ale jak najbardziej może krowy wydać właśnie tej mniejszej, może tej nowej, to będą może roboty obojowe jest. Więc tutaj jest fajnie dogadanie. Jesteśmy, nie ma krzywdy, ja nie mam krzywdy. No ma jednak 20 tysięcy kobieta jego i on tu mnie zarabiają, więc tutaj na spokojnie. Plus mają mostek, mają używanie. Wszystko jest zapewnione jeszcze w moim zakresie. Po prostu tak, żeby po prostu komfortowo sobie żyli. Mnie to
prostu, nie wiem, na jedzenie, na jakieś auto, czy na cokolwiek, na co oni sobie tam chcieli to mieć. Teraz po prostu się dogadaliśmy, więc widzicie, po prostu trzeba się jeszcze udowodnić, robić na domu. Te coś musi więcej, jest dużo, a tam coś można by wypłacić, kupić, ale troszeczkę też swojego życia mieć trzeba jednak. A wiecie, znajomego, nowego mam, jeszcze mogę go ściągnąć i mieć go blisko, posiedzieć, pogadać wieczorkiem, nawet zimę piwko sobie wypić, to nie ma problemów. Wiecie, no jeden ma dobrze, on ja też dobrze roboty, ale jakoś tak sobie kiedyś spiekliśmy. Właśnie, że my na przykład pochodziła Polski, ale mówi tak dobu nie ma, tego nie ma, mówi i teraz będzie jeszcze stawać sobie dom. Mówi, no mówię, słuchaj, no to możemy mieć, mogę ci dać propozycję, jeśli twoja kobieta się zgodzi, to możesz mnie znać. No właśnie tak rzuciłem ten pomysł. Ona mówi, tak, tak, no tak nie za bardzo, to tam, tamto. Ale przyjechała, zobaczyła, że to się troszeczkę pozmieniało wszystko. Na to oczywiście, na niej lewos. No to ogólnie się nie widzieliśmy chyba z 7 lat. Nie masz przez telefon, co? No bo jak siedział za granicą i to wszystko, no to nie widział. Tutaj myślał, że cały czas jest jedna chałupka, widział, jak przyjechali no z tą żoną swoją. No to mówi, kurwa, to się pozmieniało. Mówi, jak ty kupiłeś, to miałeś 32, kurwa, i nic faktycznie, jak to można powiedzieć. A teraz mówi tak, to kurna klas, tutaj mówi żądzie, tutaj mówi, masz fakelsy. I coś tam później mówią, ja jeszcze tyle czegoś potakę do kupię. Co mówi, kurwa, to jest ten możliwe. No tak po prostu, człowiek zaczął inwestować, zaryzykował, postawiłem jedną obawę, kupiłem gospodarkę, kopiłem ziemi, no i to wszystko teraz obawiam, tak? No kurwa, to mój podatek dosyć. No i tak do tego później ona tak zaczęła sobie tak przekminiać podobno w domu. No i tym, no ja to nie lubię pomysł, no dycha 20 tysięcy, no i tak. Dom jakiś jest? No jest. Wszystko jest, nawet później jeszcze przyjechał raz, sam znajomy, on się pytał, jak, na jakiej zasadzie byś chciał mówić, żeby ciebie pracowali. No by tak. Obrządki, czyli ciągnik, pchanie obornika i dojenie krów. A mi tyle krów, a mam doić? Nie, ty masz wydoić tylko w jednej, bo tam nie są bojowy. A no tak, mówi później, zapomniałem. No i tak sobie od słów do słów, gadki na gadki, jak to się mówi. Mówi, no ty, a teraz dom, to coś tam wynająć, to wszystko, to kwatersem koszta. Mówię tak, dom, nie martwta się, dom jest tutaj stary, mówię, ale będzie do remontu, będzie remontowany, a jak nie, to możecie później sobie postawić dom gdzieś, możecie parować dalej, to wszystko zależy od was, ale teraz macie dom, nie musicie ani na niego płacić. Wszystko jest w mojej, tak to powiem, na mojej głowie, pod tym względem, wy jak chcecie, tylko przychodzicie, pracujecie, macie pieniądze na czysto, samochód, należycie, może tak fakty będą, ale no jest samochód, życie mój i nie ma problemu. A będziecie chcieli, to później sobie możecie kupić samochód, nie ma problemu. Plac wam sobie tutaj zrobię, tylko wiadomo, że jak to na gotowe, to troszeczkę możecie być niesmaczeni, bo troszeczkę tutaj jednak będzie na tych maszyn trochę poustawionych, tak. No to wiadomo, jak na szybko, to też jest troszeczkę inna bajka. A my tak sobie tak patrzę, tak faktycznie trochę tych maszyn tak jest, ale mi dobra, kwestia przyzwyczajenia, mówię, jak tak to jest, to my ja pojadę do kobiety, pogadam, no i tak od słowa później w sumie tak mówi, pogadał, 3 dni, tak mówi, solidnie, mówi, dobra, zgodziła się i dzisiaj, że go nie może powiedzieć, teraz pracują, więc mnie tutaj bardzo to cieszy, że 7 zegna. Znajomego z zagranicy przyjechał i można sobie teraz kulturalnie zrobić. A, jeszcze nie powiedziałem. Pasowałem sobie w końcu. Tutaj. Już w końcu objało. Można było spokojnie popracować. Właśnie. Więc już mam to pełen. I to wszystko. Ta soma leci tam, na gospodarstwo. Te drugie. I będzie laleczka. Ale w sumie nie opłaca mi się w ogóle tutaj obracać.
patrzy. Ale powiem tak, ten klas do tego silnika, tego zestawu silnik z dwóch aktywną pływa dla mnie zajebisty sztosiwo. Nie wiem czemu on mi najbardziej siedzi w tym zestawie. Jest kurwa kawa maszyny, to jest 4 MP. No i tutaj naprawdę zajebistą robotę robi. I myślę, że tak ogólnie to prawdopodobnie jeszcze jeden sezon i szukam czegoś nowszego, bądź nawet nowego już zestawu, bo ten zestaw jest zajebisty, nie ukrywam, ale już no to pora na zmiany, tak? Czujników zmieniamy jak czujniki zmieniamy jak rękawiczki, to wszystko, a jednak te maszyny, które mamy, to jednak tak nie są często wymieniane, co mnie troszeczkę samego szokuje, chociaż no tak, maszyny nie są, aby czujniki. Wyciągniki są wymieniane, więc teraz będę się szukał jakiegoś fajnego zestawu siewnego na moje gospodarstwo. Nie wiem, czy to będzie też 4 metry, czy to będzie już 5 metrów. Znaczy 5 metrów to nie wiem, albo 6, albo 3. Zobaczymy w zależności jakie ceny, jakie co. Ale na pewno coś już nowszego będę chciał. I nawet nie wiem, czy siewnik jakiś nadbudowany nie będzie po prostu. Tym względem nawet 3 metrowy, ale nowszy z komputerem, żeby ścieżki można było robić. Wszystko fajnie dopracować. Tym względem tą gospodarkę fajnie wszystko wyglądało. Więc naprawdę jest fajnie. No a maleczkę, ja nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby tyle. Jeśli taki już nie mi się spodobał, to zapewne komentarz, linki za oglądanie. Trzymajcie się do godzinka. Na razie, cześć.